Jeżeli zrobilibyście ankietę wśród fotografów i zapytali ich o najbardziej uniwersalną ogniskową, to podejrzewam, że zdecydowana większość wskazałaby na 50, chociaż zdania mogłyby być podzielone. Na pewno znaleźliby się tacy, którzy wskazaliby 35. Ułatwiając sobie sprawę, można by zapytać o dwie najbardziej uniwersalne ogniskowe i wtedy bez wahania powiem, że zdecydowana większość odpowiedzi byłaby 35 i 50 mm. Dlaczego? 35 to jest taki nie do końca szeroki kąt, to jest obiektyw, który już nie zniekształca nam tak bardzo perspektywy, a przy jasności, jaką zazwyczaj dają stałki, czyli najczęściej około 1,4, pozwala nam na zrobienie nawet zdjęć portretowych. Z kolei 50 to jest taki nie do końca teleobiektyw i właściwie jeszcze nie teleobiektyw. Obiektyw również jasny, który również ładnie nam rozmywa tło, więc jak najbardziej nadaje się do robienia portretów. Nawet jeżeli zwrócicie uwagę na fotografów ślubnych, to w większości posiadają dwa body. Na jednym aparacie mają 35, na drugim 50 właśnie, dlatego że są to bardzo uniwersalne ogniskowe. Oczywiście mówię tutaj o ogniskowych na pełną klatkę. W przypadku nas, użytkowników Fujifilm, czy generalnie użytkowników crop sensorów, trzeba odpowiednio to przeliczyć. Dla APS-C będzie to odpowiednio 23 i 33 mm. Skoro już wiemy, że 35 i 50 są to bardzo uniwersalne ogniskowe i warto mieć je w swoim arsenale szkieł, to załóżmy, że chcemy sobie kupić takie szkło. Z natywnych szkieł Fujinon mamy do wyboru dwa obiektywy 23 mm f1.4, 1,33 mm f1.4 i 1,35 mm f1.4. Generalnie przedział cenowy prezentuje się tak. Najtańszy z nich wszystkich jest 35 mm f1.4, który kosztuje blisko 3000 zł. Z kolei najdroższy, 23 mm f1.4 LMWR, kosztuje blisko 5000 zł. No i tu nam się pokazuje przykra prawda. Obiektywy Fujifilm generalnie są drogie. Są to bardzo dobre jakościowo szkła i bardzo wielu fotografów mówi, że to są wyśmienite szkła, ale niestety kosztują dosyć dużo. I tutaj pojawia się pole do popisu dla firm zewnętrznych, firm trzecich, które produkują obiektywy, bo mogą nam w to miejsce zaproponować jakieś tanie alternatywy dla drogich obiektywów Fujifilm. Jedną z takich alternatyw jest firma Tokina, która posiada zarówno 23, jak i 33, F1.4. W tym miejscu muszę zaznaczyć, że to nie są moje obiektywy. Jakiś czas temu skontaktował się ze mną człowiek z Tokiny i zaproponował, że wyśle mi te obiektywy, żebym sobie je przetestował i przygotował dla Was recenzję. Oczywiście zgodziłem się, bo na tym etapie mojej kariery YouTube'owej myślę, że jest to olbrzymie wyróżnienie, za które dziękuję i dziękuję za ten kredyt zaufania. Wziąłem sobie te obiektywy, przetestowałem, potestowałem, nagrałem nimi film, który możecie zobaczyć w karcie tutaj, powinienem załączyć link, pewnie link pojawi się też w opisie. Zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, możecie sobie zobaczyć, jak te szkła kręcą. Tutaj szybko jeszcze opowiem Wam o jakby technikaliach tego filmu. Cały film był nakręcony przy świetle f1.4 na obu obiektywach, autofocus w trybie continuous, używałem filtra ND, bo te obiektywy są dosyć jasne, 1.4, mimo że był zachód słońca i robiło się już powoli ciemno, to nadal musiałem używać filtra szarego, więc jasność jak najbardziej na plus. Dodatkowo, żeby uzyskać ten taki filmowy efekt, nałożyłem filtr zmiękczający, filtr Black Mist i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie strzelił gafy i nie popełnił jednego dosyć dużego w tym przypadku błędu, bo miałem testować możliwości autofokusa tych obiektywów, pokazać jak on sobie radzi, a w jednym z pierwszych ujęć, żeby wskazać aparatowi, gdzie ma ostrzyć w konkretne miejsce, włączyłem autofokus strefowy i zapomniałem go wyłączyć, dlatego że korzystam z monitora podglądowego, na którym nie mam wyświetlanych informacji z ekranu aparatu, więc nie wyświetlało mi się to okienko, w którym jest punkt ostrości. I potem już cały film kręciłem w tym trybie autofokus strefowym, mimo że w wielu przypadkach dużo lepiej sprawdziłby się autofokus wielopunktowy, dlatego że mój bohater, czyli moja córka Tosia, przesuwała się z punktu tej ostrości, gdzie był ustawiony punkt ostrości, uciekała i wtedy aparat zaczynał polować, szukać i to nie jest kwestia wadliwych obiektywów czy słabego autofokusa w obiektywie, tylko kwestia mojego ludzkiego błędu i po prostu tego, jak ten aparat jest skonstruowany i w jaki sposób wybiera się tryb autofokus. Więc skoro film miał być przekrojowym testem tych obiektywów, ale popełniłem błąd i nie mogę rzetelnie wypowiedzieć się na temat autofokusa, to przejdźmy płynnie do testów tych obiektywów i na początek oczywiście autofokus, dlatego że myślę, że to jest pierwsze pytanie, jakie w ogóle sobie zadajemy, wybierając obiektyw. Jak radzi sobie autofokus?
Na test autofokusa wybrałem test huśtawki, który, nie oszukujmy się, bez względu na to, jak dobrym sprzętem dysponujemy, nie jest łatwym testem. Obiekt porusza się ciągle do przodu i do tyłu, dodatkowo przysłona jest ustawiona na f1.4, więc jest bardzo mała głębia ostrości, więc silniki cały czas muszą pracować i bez przerwy muszą dostosowywać ten autofokus. Dodatkowo światło mamy w kontrze, więc jeszcze bardziej utrudnia nam to warunki. Ja zmieniałem też kąty patrzenia, żeby zobaczyć, czy autofokus działa dobrze tylko w centrum, czy też radzi sobie na bokach kadrów. Szybkość ustawiona jest na 0, czułość na plus 1, jeżeli chodzi o śledzenie w samym aparacie, w samym body. Tutaj jeszcze w bonusie nagranie od mojej żony, która nie kręciła we vlogu, tylko w symulacji filmu przy przymkniętej przysłonie, nie wiemy na jaką wartość, ale zauważcie, że ostrość właściwie jest przyklejona do twarzy dziecka. Nie będę komentował, ocencie sobie sami, myślę, że najlepiej będzie, jeśli każdy z Was wyrobi sobie swoje zdanie. Moja propozycja jest taka, że wrzucimy teraz sobie te obiektywy na aparat i jeszcze pokażę Wam, jak on sobie radzi w takich troszeczkę bardziej spokojnych i bardziej kontrolowanych warunkach, czyli na przykład takiej gadającej głowy. 23 mm f1.4 na aparacie. I tu robię na moment stop klatkę, bo chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że to kina w bezpośrednim zestawieniu z Fujinonem jest odrobinę cieplejsza, ma cieplejszy zafarb. Jeżeli chodzi o kolorowanie, to jest kopiuj i wklej, więc to nie jest kwestia pokolorowania, to jest po prostu kwestia optyki tego obiektywu. A teraz wracamy do autofokusa. Ja sobie w tym momencie zerkam na monitor podglądowy, patrzę, czy autofokus łapie. Tutaj trzeba wziąć poprawkę na to, że warunki są trochę trudniejsze, dlatego że zbliżając się do aparatu, który musiałem odsunąć od siebie, wchodzę troszeczkę w cień, więc może mieć problem ze złapaniem ostrości, ale ja i tak uważam, że jest naprawdę nieźle. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie? Napiszcie w komentarzach, jak Waszym zdaniem sprawdza się zarówno 23, jak i 33. Na aparacie teraz ponownie 23 mm i zróbmy sobie, ja to nazywam, test dekielka. Już na samym początku testu dekielka możemy zaobserwować, że aparat ma problem ze złapaniem ostrości, jeżeli dekielek nagle pojawia się dość blisko obiektywu, a wcześniej ostrość była ustawiona daleko. Dekielek pojawia się dalej, nie ma tego problemu. Dodatkowo zwróćcie też uwagę na to, że nawet jak ostrość jest łapana, to te obiektywy mają tendencję do odrobinę przestrzelenia ostrości i potem wyostrzenia perfekcyjnie, jakby w drugim podejściu. No i trzeba zauważyć, że jak już jest złapana ostrość na naszym dekielku, to kiedy go przesuwamy, odsuwamy, przybliżamy, to ostrość trzyma się dekielka bez problemu. Na 33 dokładnie ta sama sytuacja. Jeśli dekielek pojawił się blisko, jest problem ze złapaniem ostrości, dalej już nie ma tego problemu, ale też przestrzela i też troszeczkę doprecyzowuje to ustawienie ostrości. I podobnie jak 23 mm, ze śledzeniem obiektu radzi sobie całkiem dobrze, mimo że to nie jest twarz i tutaj nie wchodzi w grę ta sztuczna inteligencja wykrywająca twarz. To śledzenie działa po prostu w trybie autofokus wielopunktowy. Wrzuciłem sobie 23 na aparat i myślę, że już z nią zostaniemy do końca, żebyście też mogli zobaczyć, jak działa śledzenie, czy ten autofokus jest przyklejony do mojej twarzy, czy gdzieś go gubi i poluje na niego. I teraz skomentujmy sobie test dekielka i generalnie test autofokusa. Moim zdaniem autofokus poradził sobie całkiem nieźle i powiem nawet, że zdecydowanie lepiej niż się tego spodziewałem. Pewnie mógłby być lepszy i pewnie znajdą się wśród Was tacy, którzy napiszą, że obiektywy Fujifilm z serii LM radzą sobie zdecydowanie lepiej, czy że jakieś inne aparaty czy inne obiektywy radzą sobie lepiej, ale z drugiej strony
Wróćmy do kwestii finansowych. Każdy z tych obiektywów kosztuje około 2000 zł, więc w cenie właściwie jednego obiektywu Fujifilm tutaj macie dwa. Skoro test autofokusa mamy zrobiony, to zróbmy sobie test ostrości, zobaczmy jak ostre są te obiektywy. Co prawda nie mam profesjonalnego focus charta, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. Zapraszam. Myślę, że nie ma co tu powiększać poszczególnych fragmentów obrazu. Gołym okiem widać, że przy świetle 1.4 obraz jest ostrzejszy na środku względem narożników. Dodatkowo możemy zaobserwować aberrację chromatyczną i winietowanie. Przy f8 zdecydowanie ostrość jest już na całym obrazie, nie ma aberracji, nie ma winietowania. 33 mm f1.4 ponownie aberracja, winietowanie, ostrzejszy w centrum niż na narożnikach. Przy f8 obraz ostrzejszy, nie ma winietowania, nie ma aberracji chromatycznej. Nie chcę Was dłużej zanudzać moimi quasi testami, więc szybko przejdźmy do podsumowania. Jeżeli chodzi o te obiektywy, są bardzo dobrze wykonane. Są to metalowe konstrukcje, nie są zabezpieczone przeciw warunkom atmosferycznym, ale z drugiej strony każdy z tych obiektywów kosztuje około 2000 zł, także w cenie dwóch tych obiektywów może Wam nawet nie starczyć na jednego Fujinona. Jeżeli chodzi o decyzje zakupowe, zacznę od mojej żony, mówi, że owszem, ona by chętnie kupiła te obiektywy, dlatego że właśnie cena jest tak bardzo atrakcyjna i nie widzi potrzeby przepłacania w stosunku do Fujinonów, jakby za Fujinony, w stosunku do Tokiny, dlatego że te obiektywy naprawdę fajnie się sprawdzają. Jeżeli chodzi o mnie, mam dwojakie zdanie. Po pierwsze, są to bardzo fajne obiektywy, bardzo fajnie mi się z nimi współpracowało i bardzo fajnie, że są takie jasne. Z drugiej strony największy problem, jaki sprawiło mi filmowanie tego filmu o latawcu, to była po prostu zamiana, przekładka tych obiektywów jednego na drugi, przekręcanie filtrów itd., itd. Ja jestem jednoosobową ekipą filmową i zdecydowanie wygodniej pracuje mi się po prostu na zoomach, na obiektywach zmiennoogniskowych, które niestety nie są tak jasne. Fujinon 1655 f2.8 jest sporo ciemniejszy niż te Tokiny. Najjaśniejszy chyba w tej chwili zoom na rynku Sigma 1835 f1.8 nadal jest ciemniejszy niż te Tokiny, także atutem na pewno tych obiektywów jest ich jasność i gdybym je dostał w prezencie na przykład od kogoś, to na pewno bym z nich korzystał. Skoro mowa o dostawaniu w prezencie, ja tych obiektywów nie dostałem w prezencie, ja te obiektywy za kilka dni odsyłam. Nie dostaję żadnej gratyfikacji finansowej z tytułu przygotowania tej recenzji, dostałem je po prostu na potrzeby testów i przygotowania recenzji dla Was, za co jeszcze raz dziękuję ludziom z Tokiny za to zaufanie, za ten kredyt zaufania, za to, że mnie dostrzegli. Mam nadzieję, że to będzie początek fajnej współpracy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie dotyczące tych obiektywów czy czegokolwiek, to śmiało piszcie w komentarzach i ja nie będę Was dłużej zatrzymywał, po prostu widzimy się następnym razem. Na razie.